Koło południa leży tu już zazwyczaj kilka niedopałków papierosów. Panie sprzątające pracują od świtu, aby trawnik nie wyglądał jak wielki śmietnik. Pod oknami najwięcej leży petów. Petów ludzie teraz zimą wychodzą na balkony, palą papierosy, wyrzucają pety, wyrzucają też chleb, bo dokarmiają ptaszki. Są też takie miejsca, gdzie wychodzą na ten chleb i żerują szczury. Zdarzają się butelki, tak jakieś ścierki. Największy problem jest z poświątecznymi porządkami. Wyrzucane są choinki przez okna. Zdarza się tak, że nie są te choinki przez mieszkańców sprzątane i one tam sobie leżą, wiatr je rozwiewa. No i to spoczywa na pani dozorczyni, która tam w obrębie pracuje, która musi tę choinkę sprzątnąć. Mieszkańcy osiedla widzą problem. Najbardziej przeszkadzają im spadające z okien niedopałki papierosów. Pety to są skargi, że wyrzucają z klatki obok. Wypalą i ten papieros, po prostu resztę papierosa wyrzucają, to jest właśnie nieładnie, bo spadając na drugiemu na balkon, może akurat coś podpalić. Jak wyjdzie na balkon popalić papierosa, no to wyrzuci przez balkon i już. Tylko nie wiem dokładnie kto i co, bo ja mieszkam na samej górze, to nie widzę. Regulamin spółdzielni mieszkaniowej jasno określa, czego przez okna wyrzucać nie można. Nie należy wyrzucać przez okna i balkony jakichkolwiek przedmiotów, niedopałków papierosów, wykładać pożywienia na parapetach, wyrzucać innych rzeczy przez okna. Jednak mieszkańcy jak śmiecili, tak śmiecą i czują się bezkarni, bo za takie zachowanie nie zapłacą grzywny ani nie odpowiedzą przed sądem, przynajmniej na razie. Spółdzielnia mieszkaniowa może stosować kary upomnienia, może też w drastycznych przypadkach wystosować wniosek na policję o ukaranie. No a policja już ma tam odpowiednie paragrafy, do których może się odwołać. Wachlarz odpadów znajdowanych pod oknami jest naprawdę bardzo szeroki. Zużyte środki higieniczne, butelki, puszki, opakowania po jedzeniu. A przecież na każdym podwórku znajdują się śmietniki, do których jest zaledwie kilka metrów.